Proszę Państwa, grubo po 9, dokładnie 34 minuty po, czyli 26 minut zostało do godziny 10. W studiu Telewizji Republika Andrzej Śliwka, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry. Edward Siarka, Suwerenna Polska. Dobry. Piotr Kuszniaruk, Lewica. I na łączeniu, ale to łączeniu w ruchu, żeby było ciekawie, Artur Łącki, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Pan poseł w drodze do? Do Powodzian, bo w drodze do... do Głuchołaz. Do Głuchołaz. Proszę tak. Państwa, i tak, zakładam, że połączenie z panem Arturem Łąckim będziemy mieli przez całą drogę, w związku z powyższym będziemy mogli na spokojnie porozmawiać. Nie wszyscy państwo słyszeli, to raz jeszcze the best of Urszula Zielińska, wiceminister klimatu i środowiska. Dlaczego akurat tą panią tak się zajmujemy? Ale bowiem dlatego, że jak sama nazwa wskazuje, jest wiceministrem klimatu i środowiska. Podobnie zresztą jak pani Paulina Henning-Kloska, która jest ministrem tegoż resortu pełnym. I pytanie brzmi, jak długo te panie i czy jeszcze powinny w ogóle w tym resorcie być? Bardzo proszę, Urszula Zielińska. Co rząd zamierza zrobić, żeby zminimalizować skutki takich powodzi jak teraz? Więc po pierwsze, miliardy na działania adaptacji do zmian klimatu. To jest retencja, to są zbiorniki retencyjne, mała retencja, duża retencja, taki małe zbiorniki, Racibórz Dolny, ale i małe zielona infrastruktura, zdrowe lasy, lasy pozostawione w całości na terenach górskich, bo one są jak gąbka i one pomagają zachować tam wodę, tak, że ona spada i przeciwdziałają ludziom na dole, ale również przeciwdziałanie zmianom klimatu w długim okresie, czyli strategia na rzecz energii i klimatu, która pokaże, że możemy w bardzo krótkim czasie o połowę i więcej obniżyć emisje CO2, które działają uspokajająco na klimat. I to, na tym będziemy się skupiać i na tym już pracujemy jako rząd. Na razie mamy specustawę pisowską z zeszłego roku, która generalnie w planach ma dodawanie kolejnych instalacji budowlanych na Odrze. To jest absolutnie nieakceptowalne i musimy to zmienić, więc to jest kolejny priorytet. Trzy wielkie załączniki na 594 budowle hydrotechniczne rodem z PRL-u za prawdopodobnie 18 miliardów, ale tego tak naprawdę nikt z nas dobrze nie wie. Prawdopodobnie wdrożenie między innymi właśnie tama, wielka tama w Siarzewie, bo to nie jest tylko stopień wody, to jest tama, której dzisiaj na świecie takich tam już absolutnie nie radzi się nikomu budować, bo one zubożają społeczeństwo. Dlatego apeluję do Państwa, żebyśmy nie mówili o tych w ogóle budowlach jako o inwestycjach, to są dezinwestycje, to są sposoby na zubożenie naszego społeczeństwa. I proszę Państwa, od pana Artura Łąckiego, pana posła, zaczniemy. Specjalnie nie doklejam do tego pani poseł Pauliny Henning-Kloski, która mówi o pożyczkach, za co premier ją ruga i mówi, że zupełnie inaczej ma to wyglądać. Natomiast cokolwiek by nie mówić, to chyba nie odkryję Ameryki, panie pośle, kiedy powiem, że te dwie panie, zamiast pomagać temu rządowi, dobrze go reprezentować, dobrą wizytówkę wystawiać, robią rzecz zgoła odwrotną, niczym piąta kolumna PiS-u w tym rządzie. No. Wie pan, nie będę krytykował pani minister. Mają swoją politykę, którą realizują. Gdyby nie było tej powodzi, która jest teraz, to pewnie te rzeczy, o których mówiły, nie byłyby tak kontrowersyjne. Jednak trzeba wziąć pod uwagę to, co jest zrobione już na Dolnym Śląsku. To są tereny, które najpierw uregulowali Prusacy rzeki, później uregulowali Niemcy. Tutaj w terenach górskich nie da się, nie wiem, zrobić polderów, na których mogłyby się te wody wylewać. Tutaj niestety trzeba być konsekwentnym i te zbiorniki suche budować. No ale nie wiem, no, panie dyrektorze, uderz w stół, narzucę się odezwą. To nie tylko pani wiceminister mówi o tym, żeby nie robić, ale pamiętam, że pani minister z rządu PiS-u też zastrzegała się i powiedziała, żadnych więcej zbiorników retencyjnych nie będą. Ale niestety widać jasno, że tutaj trzeba te zbiorniki dokończyć, trzeba te zbiorniki wybudować. Ja bym się raczej teraz zajął pomaganiem, bo to jadę do najpierw mówiliśmy się z kolegami posłami, posłem Kostusiem i Zębaczyńskim, że będą tam czekali po polu i tam zobaczymy, gdzie zawiozę to, co wieziemy. A wieziemy łopaty, wieziemy rękawice,
wieziemy kalosze, wieziemy trochę chemii, wieziemy dużo karmy dla psów i kotów. Bo to mieliśmy jechać wczoraj tym transportem, ale to wczoraj, znaczy jutro mieliśmy dopiero jechać transportem, ale wczoraj wieczorem ładowaliśmy już pełny samochód, w biurze zbiera się następny. Dlatego dzisiaj pojechaliśmy i mówię, że raczej, panie redaktorze, bym się dzisiaj skupił nad pomocą dla tych ludzi, a o tym, jak to robić, co robić, porozmawiamy po tym, jak już ci ludzie będą mieli do czego wrócić. Jak... No tak, ale ci ludzie chcieliby wrócić i mieć, proszę państwa, chociaż przez moment taką pewność, że na przykład pani... Druga pani minister z różnych rządów, panie redaktorze, z różnych rządów, bo pani minister Zielińska jest z rządu PiSu i też bzdury opowiadała, prawda? Nie, nie, pani Zielińska nie jest z rządu PiSu. Pani Zielińska jest z rządu Zielonych, z Koalicji Obywatelskiej. Pani Urszula Zielińska. Nie pani Zielińska, tylko pani Zalewska, pani minister Zalewska, przepraszam bardzo. Pani minister Zalewska, pan mnie tutaj o pani Urszuli Zielińskiej mówi, tak mi nazwisko się podoba. Pani minister Zalewska, która mówi o tym, że żadnych zbiorników retencyjnych więcej na Dolnym Śląsku. No ale dobra, to w takim razie Anna Zalewska... Ponieważ proszę państwa, dziś gołym okiem widać, że trzeba w retencję iść i nie mamy wyjścia. Jeżeli chcemy mieć spokojny sen, jeżeli nie chcemy mieć szkód materialnych i szkód życiowych, to te zbiorniki retencyjne po prostu trzeba budować, koniec, kropka. Tak, to nie ma dyskusji. Tylko teraz pytanie moje brzmi tak. Ponieważ łatwo się uderza na przykład w Annę Zalewską, bo ona była ministrem, zdaje się, edukacji i nauki, z tego co pamiętam. Natomiast mamy też taką bohaterkę, która dzisiaj jest wicemarszałkiem Sejmu. Monika Wielichowska się nazywa. To ona właśnie tam na tych terenach, kiedy była starostą, a właściwie starościną kłodzką, to ona robiła główną burzę, żeby w ogóle żadnych zbiorników retencyjnych nie budować. Panie rektorze, dlatego mówię, że każdy z każdej opcji politycznej, począwszy od początku rządów wolnej Polsce, popełnił błędy właśnie na tym terenie górskim, którym trzeba jednak widać nowym okiem teraz budować te zbiorniki retencyjne. I każdy może się uderzyć w piersi, a nie, że będziemy tutaj siedzieli, bo nie panowie zaraz i krytykowali teraz akurat panią Urszulę Zielińską czy panią minister Wenik-Drowską. Jest Dolny Śląsk, ale też trzeba patrzeć na całą Polskę. Jeśli mówimy o ewentualnym zabezpieczeniu terenów przy Wiśle czy przy Bugu, no to tam akurat jest potrzebne, żeby odtworzyć te tereny bagienne, odtworzyć te tereny, na których Bóg czy Wisła mogłaby się wylewać, bo te rzeki nie są uregulowane i pewnie ich regulować nie będziemy, mam nadzieję. Tu jest inna kwestia, tam jest inna kwestia. Dlatego mówię, dzisiaj nie jest czas, teraz nie jest czas na rozliczanie i na wytykanie komuś błędów. I to jest czas na pomoc, solidarność. I powinniśmy być wszyscy akurat teraz solidarni z tymi ludźmi, którzy tam przeżywają tragedię. I to powinno być naszym... Panie pośle, ale oni przeżywają tę tragedię, a wcale tej tragedii nie musieli przeżywać. No nie wiem, czy nie musieli przeżywać. No musieli. To pan o tym, nie wie pan o tym, czy zbudowano wszystkie te zbiorniki, ale to nawet dałoby się nie o to chodzi. Zatrzymać całą wodę. Ja nawet nie o tym myślę. Ja myślę o tym, że gdyby w miarę wcześniej wyszedł ktoś odpowiedzialny i powiedział ludziom wprost, proszę państwa, będzie źle, trzeba się ewakuować, trzeba ten dobytek, który jesteście w stanie wziąć, spakować i się z nim przenieść. Nie robić ludziom takiego numeru, jak we Wrocławiu się robi, gdzie ludzie przestawiając samochody z parkingów podziemnych we własnych blokach, we własnych mieszkaniach, są przez służby mundurowe, szczególnie Straż Miejską, karani mandatami. No nie powinno tak być. To są proste rzeczy i to jest ta główna pomoc. No widzi pan, to jest tak, jak się czyta te media społecznościowe od początku do końca. Panie redaktorze, nie wiem tego, co pan mówi o tym, co się dzieje we Wrocławiu. Nie przypuszczam, żeby była akurat taka sytuacja. Owszem, tu, ja też oglądałem telewizję, ja też słuchałem radia przed tym, jak to się zadziało wszystko. I ja wiedziałem, że będzie ta powódź, że przyjdzie woda, bo to było u tych ludzi, którzy... I brawo, a premier polskiego rządu o tym nie wiedział. Dlaczego? To nie wiedział? Premier polskiego rządu. Nie przesadzajmy, premier polskiego rządu mówił nie to, że nie wiedział, tylko mówił o tym, że prognozy nie były aż tak dramatyczne, jak się później okazało, że te prognozy nie były tak dramatyczne.
wiedział o tym. Moim zdaniem wiele osób popełniło błędy, ale nie można tu raczej mieć pretensji do rządu. Są od jakby pierwszej fali pomocy, tylko od niektórych samorządów, które no, niestety się nie sprawdziły, bo wiedząc o tym, że ta woda będzie szła, to nawet nie zabezpieczyły wody dla swoich mieszkańców. Ale te samorządy, panie pośle, te samorządy, ja przepraszam, że odnoszą państwo takie wrażenie, że próbuje się wciąć, ale nie jest też tajemnicą, że to łączenie via Skype troszeczkę inaczej wygląda. No ale nie jest też tajemnicą w żaden sposób, że te samorządy wiedzy nie miały. One wręcz dzisiaj mówią wprost. Czekaliśmy na jakiekolwiek komunikaty z rządu i żadnych komunikatów się nie doczekaliśmy. No wie pan, ja słyszę co innego od innych wójtów, że wiedzieli o tym ci, którzy sobie tam poradzili, że wiedzieli o tym, że będzie woda, że trzeba było się zabezpieczyć. Oczywiście nikt z nich nie wiedział, jak wielka będzie ta woda. Nikt z nich nie wiedział i pewnie nie przypuszczał. Szali, pewnie nawet się o to modlili, żeby jednak ta woda wielka nie była, ale przygotowywali się na różne kryzysowe sytuacje. Byli tacy, którzy się przygotowali i byli tacy, którzy się... ...samorządy, które mogły się przygotowywać, ile by chciały, tak jak w Stroniu Śląskim, tak by nic to nie dało, dlatego że woda poszła tak dziwnie i tak wielka, że zniszczyła miasto. No cóż, i co, dzisiaj będziemy siedzieli teraz u pana redaktora sympatycznego, i będziemy się kłócili o tym, czy co powiedział i na czworo włoskich. Nie, i nawet sugeruję, żebyśmy troszeczkę front zmienili i poszli w drugą stronę, a mianowicie zastanowili się, co... No właśnie, to jest to połączenie Skype. Co zrobić, żeby do podobnych sytuacji nie doszło? Andrzej Śliwka. Według mnie... To w pierwszej kolejności my również w ramach takiej działalności wspieramy, zbieramy datki, artykuły spożywcze. Ja sam w biurze poselskim swoim mam taką zbiórkę i wszystkim mieszkańcom Elbląga, okolic serdecznie dziękuję za to, że taki jest odzew tego. Miałem dzisiaj telefony z Iławy, z Lidzbarka Warmińskiego, Braniewa, Bartoszyc i rzeczywiście do mojego biura poselskiego już jest pokaźna ilość właśnie tych artykułów niezbędnej pomocy, którą planujemy zawieźć już na dniach, jutro albo pojutrze właśnie na południe Polski, więc pomagać owszem, ale tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której państwo polskie kompletnie nie zdało egzaminu. Mamy wypowiedź Donalda Tuska z 13 września, który mówi o tym, że prognozy nie są przesadnie alarmujące. Mamy raport IMGW, który mówi o tym, że może dojść do zagrożenia hydrologicznego. Alarmujący raport. Mamy wreszcie wypowiedź pana komisarza Lenczericza, który mówi o tym, że na bazie informacji satelitarnych kraje członkowskie zostały poinformowane o możliwym ryzyku powodzi. 10 września. 10 września. I co robi rząd? Rząd nic nie robi. Wychodzi premier polskiego rządu i uspokaja wszystkich. Wychodzi i mówi, że prognozy nie są zbytnio alarmujące. Jaki jest to sygnał dla służb? Powiem więcej. Pojechali strażacy z mojego regionu. Wielu znam. Z wieloma rozmawiałem. Powiedzieli mi jedną rzecz. Takiego chaosu, takiego braku koordynacji, takiego braku wymiany informacji nie widzieli nigdy wcześniej. Jeżeli ja tu słyszę od pana posła Łąckiego, że trzeba pomagać, ja się z tym zgadzam. Trzeba pomagać. Pomagajmy wszyscy. Jak jeden mąż. Tylko zasadniczy problem jest taki, że tam na miejscu potrzeba koordynacji, a tej koordynacji nie ma. Dzisiaj premier polskiego rządu mówi o tym, że jakiś człowiek chodzi w mundurze, ubrany, jeździ po wałach i sygnalizuje o tym, że wały będą wysadzane. No na miłość boską, chłopie, jesteś premierem polskiego rządu. Ten człowiek powinien zostać zatrzymany, jeżeli w taki sposób działa. A on to informuje. W ogóle te narady, które są tam. To jest w ogóle taki putinowski model zarządzania. To nie są narady, to są sztaby zarządzania. Nie, to jest PR, panie redaktorze, to jest PR-owska zagrywka. I to jest złe w tym wszystkim, że premier nie skupia się na tym, co ma realnie zrobić, tylko jak będzie wyglądał w telewizji. Widzieliście państwo wszyscy ten filmik, gdzie on chodzi, zwiedza te tereny, wizytuje te tereny objęte nie, powodzią. Nie, tym żyje Twitter akurat. Ale nie, panie redaktorze, no, filmik, który jest wrzucany, gdzie jest oświetlone drzwi, w których premier otwiera i wchodzi, to jest wszystko nagrane, to jest jeden wielki PR. Zamiast realnej pomocy jest PR powodziowy. Panią Henik-Kloskę, no już teraz ją obsztorcowali, ale ona, co ona zaproponowała? Co zaproponował ten rząd osobom, które utraciły dobytek swojego życia? Pożyczkę.
dla tych ludzi na warunkach lichwiarskich. Jak to powiedział Szymon Hołownia, że co to było, nawet nie przyjęto. Nie, Szymon Hołownia jest kolejną osobą, która mówi, pyta dziennikarze. Naprawdę, szanowni państwo, wyobraźcie sobie sytuację, co by było, gdyby za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości doszłoby do takiej tragedii jak powódź. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji albo marszałek Sejmu, dziennikarza TVN-u pytałby, ile wybudował zbiorników retencyjnych. Chłopie, jesteś drugą osobą w państwie, premier jest osobą czwartą, ale no wiadomo, jakie ma kompetencje. I ci politycy kompletnie oderwali się od rzeczywistości. Oni naprawdę myślą, że politykę robi się poprzez PR. Że Tusk sobie buty ubrudzi, założy kurtkę za, nie wiem, tam 10 tysięcy złotych. Za 7, już pan nie przesadza. Za 7 tysięcy złotych i to jest fajne. I zrobi sobie sztab o godzinie 7 rano. I to jest jakby super. I temat jest zamknięty. Nie jest temat zamknięty. Tu potrzeba realnej koordynacji, realnej pomocy, konkretnych działań. Tego nie ma. Rząd abdykował. I to mówią wszyscy. Pan poseł Łącki mówi o tym, że trzeba działać, pomagać i tak dalej, że część samorządowców miała informacje, że wszyscy samorządowcy mieli informacje. No to stoi w kontrze do tego, co oni mówią. Mamy informacje w social mediach, gdzie wójtowie, burmistrzowie, radni mówią o tym, nie wiedzieliśmy o tym. Wojewodowie niektórzy nie wiedzieli o tym. Naprawdę mamy do czynienia z zarządzaniem kryzysowym, który nigdy po 89 nie miał miejsca. Po prostu całkowita abdykacja. I najgorsze jest to, że ludzie tracą dobytek swojego życia. Ludzie tracą wszystko, na co zapracowali przez całe swoje życie. A rządzący de facto nie dają żadnych rozwiązań. To jest dramat. Piotr Kuszniurko. Znaczy tak, tu są dwa problemy. Jeden ogólniejszy, drugi bliski. Generalnie, no faktycznie wracając do tych bliższych spraw, o których na końcu mówił pan poseł Śliwka, no w Polsce przy trzeciej powodzi na Śląsku, we współczesnej Polsce po 89 roku, nie ma zarządzania kryzysowego i to ewidentnie widać, a zarządzanie kryzysowe zostało zastąpione pospolitym ruszeniem. W związku z tym Polacy się ratują pospolitym ruszeniem, ludzie naprawiają wały, w jakiś indywidualny sposób dostarczamy artykuły pierwszej pomocy. Jest słaba informacja, też pospolite ruszenie miało taką funkcjonalność, która się nazywała WICI. Tak. Ale to WICI to jeszcze WICI, są za czasów państwa Polon. To... WICI zastąpił Twitter i WICI zastąpiły media społecznościowe i generalnie mając duże, istotne dla Polski skupisko ludzkie, bo to są ludzie, ale to też jest przemysł, ale to też jest ważny region gospodarczy dla Polski, nie potrafimy sobie z tym regionem w sposób długotrwały poradzić. Dobrze, ale to teraz tak, ja nie neguję w żaden sposób pospolitego ruszenia, bo to jest fajne, że ludziom się po pierwsze chce, po drugie, nawet z innych miejscowości przyjeżdżają i pomagają. Nawet jak pan poseł Łącki w tej chwili jedzie pomagać tam, chociaż sam z zachodniopomorskiego, tak? Tak. Jednak kawałek drogi ma, ale w czymś innym jest rzecz. Gdyby to pospolite ruszenie wiedziało o tym, że wielka fala do nich przyjdzie, bo taki komunikat polski rząd dostał 10 września, bo taki komunikat dostał od premiera Czech, premier polskiego rządu, to pospolite ruszenie by ruszyło. I kto wie, czy nie udałoby się temu zapobiec. Ale ja powiem w ten sposób, to znaczy ja jeszcze tylko skończę. Faktycznie tak jest, to znaczy system zarządzania kryzysowego uwzględnia mechanizm, w którym mieszkańcy lokalni pomagają w zarządzaniu kryzysowym. To jest sytuacja normalna, tylko oni muszą mieć szansę. Musi być piach, muszą być worki, nie mogą sami tych worków, nie powinni sami tych worków pozyskiwać. Nie może być sytuacji takiej, że nagle w jednej z sieci sklepów pojawiają się na paletach worki, które kosztują po 7 zł, bo jak ktoś chce zabezpieczyć swój dom, no to zapłaci każde pieniądze i będzie płacił po 7 zł. To powinno generalnie w pewnym momencie być w każdej ilości ogólnie dostępne. Można pójść w znane miejsce, wziąć sobie worki za darmo i zabezpieczać swój dobytek. Tak to powinno funkcjonować w zarządzaniu kryzysowym. Do tego oczywiście powinna być administracja publiczna, wojsko, służby czy samorząd, który w tym pomaga i wspiera. Ludzie sami sobie też pomogą i to jest oczywiście jak najbardziej celowa sytuacja. Tylko trzeba im dać szansę i pomóc im to zrobić lepiej. Wtedy to będzie skuteczniej.
Czy gdyby wiedzieli wcześniej, mogliby zrobić Na pewno. To znaczy, gdyby wiedzieli wcześniej, że jest bardzo duże ryzyko wielkiej wody i wylania, wylania się poza wały, no to pewnie część osób na pewno by ewakuowało samochody, a widzieliśmy, że samochody pływały w rzece. Część osób na pewno by zabezpieczyło się w wodę pitną, jeżeli by dostali informację, proszę kupić sobie 5 opakowań 5-litrowych wody pitnej, postawić na pierwszym piętrze. Nie byłoby tych problemów. Takie informacje w systemie zarządzania kryzysowego powinny generalnie pójść. My dzisiaj po prostu walczymy z sytuacjami podstawowymi. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, bo system informowania powinien być zrobiony i ludzie świadomie poszliby, kupili tą wodę. Jeżeli jakaś starsza osoba, która nie chce się ewakuować, bo mechanizm ewakuacji też jest w Polsce problematyczny z jednego powodu. To znaczy pojawił się w Gazecie Wyborczej, której pewnie Państwo nie do końca lubią. Artykuł, a dlaczego? Skąd takie założenie? Artykuł prezesa Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej, który mówi o tym, dlaczego w Polsce ludzie nie chcą się ewakuować z miejsc ryzykownych. Z tego powodu, że państwo po pozostawieniu tych miejsc nie spełnia funkcji, w związku z tym ich dobytek nie zostanie zabezpieczony, oni tego dobytku nie odzyskają, a po drodze przyjdą szabrownicy, więc ludzie do końca z narażeniem życia pilnują swojego dobytku, dlatego że w momencie, kiedy ewakuuje się ludzi, to w zasadzie znikają w ogóle służby bezpieczeństwa i służby ochrony, które w tym czasie powinny poruszać się, wiem, na łodziach zabezpieczonych, być uzbrojonych i pilnować dobytku, żeby nie było szabru. I ludzie stracili zaufanie do państwa i ludzie zaczynają to nadrabiać ryzykiem osobistym. Edward Siark. Muszę powiedzieć tak, że jeśli mówimy o tym, czy można taką sytuację przewidzieć, jak chociażby ta powódź, to kolega tutaj już bardzo wyraźnie powiedział, że było kilka bardzo ważnych sygnałów, które wyraźnie pokazywały i z poziomu europejskiego, jak i nasze sygnały, które mówiły wyraźnie, to jest tylko kwestia ich analizy i nie lekceważenia tego rodzaju sygnałów, że możemy mieć do czynienia z bardzo wysoką falą i w związku z tym zagrożenie. Zagrożenie, które będzie powodowało duże straty. I chcę tutaj powiedzieć o jednej rzeczy, o której jeszcze nikt nie powiedział, a mianowicie w tamtym roku w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przygotowano specjalny przetarg, który miał monitorować, miał doprowadzić do tego, że zostanie w Polsce zbudowany system monitoringu wszystkich rzek w Polsce. Panie redaktorze, co się stało? Przyszła pani minister Henik-Kloska, co zrobiła? Wszystko to wyrzuciła do kosza i podała ministra klimatu i środowiska do prokuratury, żeby zbadał, czy budowa tego programu była zasadna. Proszę o to zapytać dzisiaj. Gdybyśmy mieli ten program monitoringu rzek i to dzisiaj na odprawie o 7 rano pan premier by się nie pytał, jak wygląda sytuacja, ponieważ on na bieżąco by dostał raport z każdej rzeki. Nie tylko w jakim ona jest stanie, jeśli chodzi o wysokość, ale również i co do jakości wód i tak dalej. Ta operacja była przygotowana po tych kwestiach, które związane były z zaśniętymi rybami. Tylko dziwnym trafem, panie ministrze, w tym roku zaśnięte ryby też się pojawiły, ale nie było żadnych konduktów żałobnych. Oczywiście, że nie było. Nie było szopek, nie było niczego. Bo cały czas po prostu traktowane te wszystkie kwestie są po prostu propagandowo. Jeśli my dzisiaj mówimy o Ministerstwie Klimatu i Środowiska i o wypowiedzi pani minister Zielińskiej. Przepraszam, ministerstwo to jest tykającą bombą. Tam skupiają się wszystkie najważniejsze elementy naszego życia, nie tylko związane z ochroną środowiska, ale dotyczące właśnie strategii energetycznej, czy też chociażby naszego bezpieczeństwa hydrologicznego, ponieważ część tych kompetencji jest w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. I ewidentnie panie bagatelizują tematy, którymi się zajmują, kierują się zasadami czysto ideologicznymi. Pani minister tylko przychodząc do ministerstwa wywołała olbrzymi chaos chociażby w lasach polskich, wprowadzając zupełnie bezprawne na białej kartce jakieś moratorium, z którym nikt po dzień dzisiejszy nie wie, co ma zrobić. I dzisiaj jeszcze pani minister Zielińska mówi, że ona dalej będzie w tym kierunku brnęła, będzie prowadzała jakieś swoje zasady gospodarki leśnej. Doprowadzi nas do całkowitej katastrofy, nie tylko przyrodniczej, pani Urszulka, że nie tylko przyrodniczej, ale również i tej ekologicznej. W dół.
Bo byłoby rzeczą wręcz dziwną, gdyby to z góry szło jeszcze bardziej. Jest bardzo, bardzo dużo przykładów tego rodzaju sytuacji. I teraz, jeśli ja słyszę rzeczywiście, że mają przyjeżdżać obce instytucje, żeby nas wspierać w tych działaniach, to jako prezes strażaków w Małopolsce pytam się, dlaczego my jako strażacy z Małopolski nie możemy jechać pomagać? Bo nie możemy, panie dyrektorze. Dlaczego nie możemy? Nie możemy, ponieważ nikt w tym kraju na poziomie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komendy Państwowej Straży Pożarnej nie może się zdecydować, żeby poprosić strażaków, żeby pojechali, tylko muszą jechać w ramach tak zwanego wyjazdu gospodarczego, czyli jechać jako Franek, Józek, Staszek, ale nie jako OSP. Dlaczego tego nie możemy zrobić? Nie ma miejscowości. Dzisiaj jako prezes największej organizacji społecznej w Małopolsce mówię w sposób odpowiedzialny. Z każdej jednostki po kilka osób chce jechać. Każda z nich ma pompę szlamową, profesjonalnie przygotowani, chcą z nimi jechać młodzi ludzie i są w stanie po kolei tych ludzi, którzy zostali zalani, wspierać, pomagać im, czyścić po kolei domy. Ale nikt nie może się zdobyć z rządu dzisiaj na to, żeby tych ludzi zadysponować. No to proszę państwa, pytanie brzmi, dlaczego, i z tym pytaniem wracamy dlaczego tego zaraz nie można po godzinie zrobić? 10. Widzimy się za moment.